Jo, z tej strony Szczury. Zapraszam na kolejny odcinek z Lineage'a 2. Tym razem jesteśmy, zaskoczenie, znowu na Pavel Ruins. Mapka oczywiście nie pokazuje tego, co chciałem pokazać, ale chcę wam pokazać drugiego spota. Biegniemy już na niego. Tam będziemy spoilować Mithril Ore i EWC. Jest bardzo dobry spocik tutaj, bardzo dobry. Polecam go bardzo. Jak standardowo ubrany jestem w seta kompozyta C-grade'ową plus 3 biżuterię, tak? Większość plus 3. Tak jest. I tyle. Toporek jest z heltem, tak jak ostatnio wam mówiłem, też na plus 3. To było tutaj były te golemy. Będziemy bili te golemy. Te golemy, zobaczcie, ciśniemy normalnie. Macie Mithril Ore 1-3. Jest tutaj procent, scroll, enchant, weapon, C-grade również ciśniemy. Zobaczymy, ile uda nam się przed godzinkę natrzaskać tych EWC-ków. Włączmy shoty jeszcze. Nie wiem, gdzie jest Buffalo. Moje Buffalo się zgubiło. Gdzie ty jesteś? Tu był jeden. Ale coś tutaj się zbugowało. O, tutaj są te dwa. Dobra. Don't stop.
don't stop. Stop.
Dobra, ludziki. Bufek się skończył. Podsumowanie. Ile nam czego wyszło? Niestety miałem pecha. Miałem pecha i nie wyleciał żaden EWC. Nic nie poradzimy na to. Natomiast wyspoilowałem 64 Mithril Ore. Nie wiem, czy to dobry wynik, ale myślę, że dobry. Z tego względu, że nie byłem na innej lokacji jeszcze, żeby to porównać. Ale wrzucę jeszcze filmik, bo chyba pod Adem z Silenosów też to leci. Także tam też godzinkę spędzę. I zobaczymy, czy wynik będzie podobny. Lepszy, gorszy. Wyjdzie w praniu. Oprócz tego tam jakieś Silver Nuggets poleciały. Próbowałem jakiegoś Sopa, jeden LS poleciał. A to taki drop, plus te... O, Great Helmet. Nie wiem, czy to akurat stąd, ale no, poleciało Metallic Fiber z dropa. Także cudów nie ma. Liczyłem, że EWC jeden poleci, przynajmniej jeden. Bo zdarzało mi się, że na jednego bufka szedłem i leciał, no ale RNG dla mnie nie było łaskawe. Natomiast jedna ciekawa rzecz, skończyłem questa tego, co tutaj się bierze na początku tam przy tym teleporcie. I go idę oddać i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Schowam tego Buffalo, żeby sierota znowu nie zginął. Zobaczymy, co tam będzie z tego questa za nagroda. Także te ruiny Pawełka tutaj są bardzo dobre dla spoila na 46+. Mrówki na Sopa, mi się wydaje, że na 49 będzie to lepiej szło, bo one są na razie na żółto. Gdyby nie buffy z CH, to pewnie była lipa tutaj. To był ten koleś i oddajemy questa. Mam nadzieję, że nie będzie zbyt dużego wyboru. Recepta na Guardian Sword 60%, czyli recepta Big Raid. No, akurat pewnie to jest losowanie, podejrzewam tych recept. Jakbym jakąś lepszą trafił, to można by było opchnąć ją w jakiejś dobrej cenie. No i znowu bierzemy sobie tego questa i przy okazji on się tutaj nabija. Także jeśli ta forma podoba mi się bardziej niż ta poprzednia, czyli spoiluję 20 minut, gadam co tam przyniesie mi ślina na język. Czy wolicie tą formę? Będę widział po wyświetleniach i po lajkach, komentarzach. Także zobaczymy, w jakiej formie będzie następny film. Dzięki za teraz. Jeśli się podobało, zachęcam do dawania łapy w górę i subskrybowania mojego kanału. Na razie, hej!